Sobota rano, po zimnych kąpielach, jedziemy dzisiaj na działeczkę. Domek na trudne czasy odwiedzimy i pomorsujemy sobie. Godzina, nie wiem, przed 8 wyspaliśmy się. No i rano załatwiamy sprawy sportowo-zdrowotne. I będziemy piekli sobie łososia, rybę w domku na trudne czasy, żeby nie smrodzić tutaj w Mordorze, bo nie lubimy zapachów kuchennych. No dobrze, zobaczymy jak na powietrzu. Dywanik się nie chce wysuszyć. Co za diabeł? Jak on trzyma wodę, pralka go nie chce wywirować, o co tu chodzi? Po prostu nie wiruje. Nie wiem, pralka nowa, więc on obcieka wodą. Nie wiem, o co chodzi. Czujniki jakieś mają te pralki, że nie chcą się uruchomić wirowanie. Dobra. Wyrko. Ja. Dobrze, nie będziemy zaglądać do Ewy, bo chyba jest bez bielizny. Dobra, trzeba wodę podgrzać. Tak jak wspomniałem wczoraj, Ewa coś takiego sobie zakupiła. A ja ciepłą wodę piję rano. Na kanał Ewy to wszystko jest stanem umysłu na TikToku. No, pierwsze spotkanie ze słońcem. Sobota rano, 11 listopad. Mam takie kosmetyki kokosika. Ewa coś tutaj używa takiego. Do czego to jest? To jest do ciała. Do ciała, a do twarzy coś używałaś? Tylko to. Jezu, jaka tu graciarnia. Czekaj. O, takie coś. I co to jest? Kwas hialuronowy. O, i na buźkę, tak? Tak, na buźkę. Okej. Okay. Muszę gacie ubrać. Jakby nie było. O, tu Ewa po tych manewrach swoich. Okej. Okay. Zimowych. Będzie u niej na kanale filmik jakiś tam z dnia dzisiejszego. Mam szklaneczkę wody, ja sobie jeszcze soli trochę kłodawskiej, tak. Piciu, piciu. Do piciu. Dorzucam. Okej. Jedziemy morsować. Przymrozek był tutaj chyba. Tu w Trójmieście gdzieś. Ciekawe jak tam na wiosce, czy przymarzło jeziorko. 5 stopni na wsi. Jedziemy. O, lisek. Lisek zaprzyjechany. Nie mogę tego puścić. I dotarliśmy. Na wioskę. To idziemy. Rozpalamy. W piecu. Nie wiem ile stopni, ale tyle co na dworze, czyli z plus 5, 3 plus, nie wiem ile. Tutaj. No, coś się rozpala. Idziemy biegać zaraz. Pobiegamy. Pomorsujemy i upieczymy rybę sobie. Jest godzina 10 rano, sobota. 11 listopada. Jest już. Widzicie? Ogień widzicie? Brykiecik. Dobra. Rozpaliliśmy.
O. Taką podpaleczką. Brykiecik taki. Siedzi mi ładnie. Dobra. Chyba biegnie. Idę. Ruszamy. Biegniemy przez wioskę. Psy szukają. O, końcóweczka biegu. To jest ponad 4 km, 4,5 około takiej przebieżki w naturze. No dobra, pobiegane teraz. Ciekawe, czy się rozpaliło w kominku. Chyba się rozpaliło. Zobaczmy. Tak, już ciepłe powietrze leci stamtąd. Widać, jak widać, widzicie. O, trzeba zamknąć szyber. No i szykować się do morsowanka. Muszę termometr wziąć zwykły, żeby zbadać temperaturę. A tu już na słońcu jest ile? 9 na słońcu, tak? Gdzie 8, 9. O tak, ciepło, 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 panie, ciepło. Ciepło, ciepło, zamkniemy szyberek. Szyberek się tu zamyka, wiecie, o. Tak, i dym nie idzie bezpośrednio, ciepło nie ucieka. I tu powietrze troszeczkę zmniejszymy, aby troszeczkę cióreczki były. O, i ładnie. Dobra, szykujemy się. Będą osobami. A podrzucimy może. Ciepło jest tutaj, albo spieszaje teraz. No, wydaje się, ale... A gdzie się nie było nam to zaraz tak dobrze się nam nagrzeje to. O Boże, no. Odparuję. Trzeba zabrać tutaj graciuchy, resztę piankę mam jak chcesz. Do morsowania. Gdzieś od tego surfingu. Gdzie jest ta moja kratka? Kurde, nie ma kraty. Teraz się tutaj zrobiło. O, 600, ja to mówię. Superek. Tutaj z tyłu elemelek. Proszę, pomóż. No, już ma to nożyczki, cia. No wiem, że kiedyś to zrobił. No, ja mówię, jak tracę ten... O, już. I właśnie to pach. I jest gicio. A ja muszę znaleźć moją flagę. Jest twoja flaga! Polska, biały, czerwony. To flaga jest historyczna. Ona ze mną służyła w protestach strajk przedsiębiorców w maju 20 roku, jak wszyscy staliście w kolejce po preparaty. Ja protestowałem, żeby nie, nie! I teraz co? A wy dalej swoje. Nie? No cóż. Tak gadając, to ja popularności na YouTubie nie zdobędę, nie? Ale to się nagrywa i to puścimy. Ale mamy w dupie popularność. No bo w końcu jest dzień jakiś, który nam wyznaczył ktoś jako Dzień Niepodległości, bo to nie wiem, czy to jest data dobra w ogóle. Czy datę można znaleźć jakąś dobrą na świętowanie niepodległości polskiej, bo czy ona w ogóle jest niepodległa, to raczej nie jest. Tylko tak pozornie jesteśmy niepodlegli i suwerenni. Właściwie to nie jesteśmy. No, pozornie, dobre słowo. No ale że jesteśmy Polakami narodowości polskiej zamieszkującej te ziemię, no to flagę sobie pozwolę pomanifestować tutaj w ciszy. Że jesteśmy Polakami, nie? Na tej ziemi. Pod okupacją wszelkich różnych innych gadów. No ale dopóki znamy swoje barwy i język polski, to może coś z tego jeszcze będzie. Nie wziąłem termometru, to więc nie będziemy wiedzieć, ile jest. Ale jak jest 5 na dworze, no to woda może mieć, nie wiem, z 2-3.
strasznie tu przed ramiona. Zawsze mnie bolą. Tak po minucie odpuszcza. Taki pierwszy ból. Ale piękne, co to super. Jakie mi było. Szyjka poszła. Głowę zamoczę w drugim wejściu. Dobrze. No, to była część pierwsza. 3 minuty 16 siedzieliśmy. Chwileczkę odsapniemy i będziemy drugi raz. Poświętujemy Dzień Niepodległości. Nie rzuci mnie nisko nasz drut. Dobrze, wyłączymy. Dzień dobry. Jesteśmy z Kobry. Czyli 3 minuty wtedy. Nie, no lepiej. Znacznie, ale tak boli. Drugi raz lepiej, powiem ci. Mówię, od razu lepiej. Wędkarz jest, to prawda. Ja chcę się przepłynąć po lodowatej wodzie. To jest taki progres mój, bo ja w tym roku pierwszy raz się pływam i bez neoprenów, i bez łapek. Pod pachami zimnymi. Wychodź, jak już się trzęsiesz, to wychodź. Możesz telefon wziąć teraz ze sobą, mała, i nagrać coś wrażenia. Dobra, to ja jeszcze nurka w wodę. Jest siekiera normalnie, ale piękny jest w ogóle. Super. Zobacz, jak to wygląda ładnie wszystko. No, pięknie. No i tak uczciliśmy polskość właściwie, bo Dzień Niepodległości to chyba za duże słowo. Już niestety. Znaczy chyba zawsze tak było. No. Nie mała? Super. Super. Lecimy. Co? Teraz czuję się super. No. Niżej, mała, niżej. O.
Golasy. I po morsowaniu mamy łososia tutaj, podano nam. Ora, jemy. Jedną, drugą może. Ładnie się przypiekło, proszę. Nie nastawiałem zegarka. No tak było mniej więcej, 5 minut z tym i 5 minut drugiej. Tak na oko, jak to ja. No nie zmarnował się łosoś. Wszystko odchodzi ładnie, widzisz? Niektórzy ludzie już co tam starają się, żeby to tak wyszło i w ogóle i tak spierdzielona. No ty proszę, nie no. Ważne jakie mięso, nie ważne jakie jedzenie. Widzisz, już no. Jest okej, okay, super pyszne. Dokładnie tak mało. Skórka chrupiąca jak najbardziej, bo... Kalogenik. Ja też zjadam, jak nic. Zjadasz tą samą skórę? No przecież. Spróbuj kawałek. Chrupiącej. No kiedyś jadam. Zobacz jaka chrupiąca. Nie jest. Dobry, dłuższy wzrok, co Sofia. W niej jest kolagenu dużo. W skórze osie. Skóry zawsze zostało robić. Najlepsze, co najlepsze. No. Ja to kupowałam brzuszki. To ja sobie kupowałem. Czysta postać, białeczka. Czyli rybny reda jest ok. Mhm. No. Tam, bo to wieżowce. Jest rybny. Nowe, stare. Naprzeciwko. Sea Tower. Jak ty zjedz sobie, mała? No już tak dogorywam. No to jak masz się objeść, to też niedobrze.
Fuck, don't know what you're saying.